Przewodniczący, Szanowna Rado, Panie i Panowie Sołtysi. W okresie między 11 listopada a 26 listopada była uchwalona Rada Ministrów 1 nr 17 na 49 na 15 w sprawie rozpatrzenia wniosku o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Nadzoru i Kontroli. W międzyczasie ukazały się trzy zarządzenia, numer 65 z dnia 10 listopada w sprawie zmian w budżecie gmin na 2015 rok, numer 66 z 12 listopada w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 16-20 i numer 67 również z 12 listopada w sprawie zmian projektu budżetu gminy na 2016 rok. Innych czynności, których wykonywałem w dniu 11 listopada. Uczestniczyłem również z Radą Miejską i z sołtysami w uroczystościach odzyskania niepodległości przez Polskę. Dnia 12 listopada brałem udział w posiedzeniu Powiatowej Rady Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Kolnie. 14 listopada uczestniczyłem w uroczystości z okazji 110-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kolnie. 15 listopada uczestniczyłem w Dniu Seniora organizowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Dzięgielach. 19 listopada uczestniczyłem we mszy świętej za zmarłych strażaków z terenu powiatu kolneńskiego i na bieżąco załatwiałem sprawy mieszkańców gminy Stawiskiej. Dziękuję.